więc wygląda na to, że typowa postać gracza to dobry, miły i prawy ziomeczek. No chyba, że ktoś nie chce mu dać jakiegoś wypasionego przedmiotu, na który akurat ma chrapkę, to wtedy być może na jedną krótką chwilkę staje się zły. Zagrajnik TV. Pamiętacie, jak Larian Studios podzieliło się danymi zebranymi z edytora postaci Baldur's Gate 3, z którego wynikało, że postać typowego gracza jest tak typowa, jak to tylko możliwe? Mimo że gracze mogli wybierać spośród 16 ras i dziesiątek najwymyślniejszych cech wyglądu, to jednak większość zdecydowała się grać białym, krótko obciętym ziomkiem średniego wzrostu, wyglądającym z grubsza jak niemal każdy główny bohater z gier w ogóle? Ktoś mógłby powiedzieć, i wielu piszących na ten temat newsy to właśnie powiedziało, że gracze są nudni. Cóż, to na pewno jest jakiś wniosek, ale ja powiedziałbym raczej, że gracze po prostu lubią tożsamiać się z odgrywaną przez siebie postacią. A że nadal większą część populacji graczy stanowią młodzi mężczyźni, a przynajmniej jeżeli chodzi o singlowe gry fabularne, to trudno się dziwić, że statystyczna postać wygląda tak, a nie inaczej. No i ja też wolę, gdy postać, którą spędzę pewnie najbliższych kilkadziesiąt godzin, jest choć trochę do mnie podobna, więc na przykład od jakiegoś czasu gram niemal wyłącznie łysielcami. Ale dane od Larian Studios to jedno, moje domysły to drugie, ale jak jest w istocie? Jakie naprawdę są postacie typowego gracza? Jak wyglądają? Jaki mają charakter? Kim są? No i co najważniejsze, dlaczego? I powiem wam, sam jestem ciekaw. Akurat tak się składa, że uwielbiam tego typu bezużyteczną wiedzę, tak jak lubuję się w dyskusjach z przyjaciółmi o tym, kto, jak i dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję w jakiejś głośnej ostatnio grze. No i uwielbiam jeszcze dwie rzeczy. Interaktywne filmy i ankiety. Ale że YouTube zabrał mi tak adnotacje, jak i możliwość dodawania ankiet w kartach, to musiałem znaleźć jakiś inny sposób, żeby te moje dziwne pomysły wprowadzić w życie. No i chyba mi się udało. W zeszłym tygodniu poprosiłem was otóż na moich social mediach i w Zagraj Weeku, żebyście zagłosowali w mojej małej ankiecie dotyczącej postaci w grach RPG. I już z tego, ile osób zdecydowało się tę ankietę wypełnić, możemy wyciągnąć pewien wniosek. Otóż, skoro było to w sumie 2197 osób, z czego jednak 500 udzieliło odpowiedzi jeszcze przed publikacją Zagraj Weeka, a ostatni odcinek Zagraj Weeka zobaczyło 36 tysięcy osób, oznacza to, że zaledwie 4,8% widzów Zagraj Weeka lubi lub ma czas takie ankiety wypełnić. Niby niewiele, ale hej, to nadal jest w sumie prawie 2200 osób, co daje nam zupełnie zadowalającą próbę badawczą. Próbę, po której możemy spodziewać się wyników co najmniej budzących zaufanie. W tym filmie będę mówił o typowym graczu, ale tak naprawdę prędzej wyłoni się z niego obraz typowego widza zagrajnika, bo przecież w przeważającej większości to właśnie widzowie, czyli wy, wypełniali ankiety. A skoro tak, to dla pełnego obrazu macie tu parę danych demograficznych, z których wynika, że typowy widz zagrajnika to mieszkający w Polsce mężczyzna w wieku około 25 lat. Co? Może ten opis do was nie pasuje? Ale słyszeliście, że statystycznie pan i jego pies mają po trzy nogi. A jednak mimo to nadal uważam, że taka analiza ankiet to może być arcyciekawa sprawa, dlatego chyba najwyższy czas przejść do rzeczy. Więc postać typowego gracza to człowiek wojownik o raczej niewyróżniającym się imieniu, który niespecjalnie dba o wygląd. Jest dobry, pomocny dla innych, pragmatyczny i z reguły dość poważny. Nie zawsze godzi się z konsekwencjami swoich decyzji, ale to może dlatego, że podejmuje je raczej pochopnie. Praktycznie zawsze kończy powierzone mu zadania, choć rzadko kiedy aktywnie szuka pomniejszych zleceń. I taka jest typowa postać gracza w największym skrócie, naprawdę telegraficznym. Ale jeżeli jesteście ciekawi, skąd wyłonił się ten obraz, to czas przeanalizować dokładnie każde pytanie z ankiety. Na samym początku zadałem wam pytanie fundamentalne, czyli czy w ogóle lubicie gry RPG? Zamiast prostej odpowiedzi tak lub nie, zdecydowałem się na oś z 7 punktami, której prawa strona oznacza coraz większą sympatię, lewa antypatię, zaś środek neutralny stosunek. No i okazało się, że gier RPG nie lubi zaledwie 4,4% ankietowanych, z czego ewidentnie nie znosi ich mniej niż 1%. Dokładnie 15 z 2197 osób. Stosunek obojętny do RPG-ów miało 9,7%, co oznacza, że aż 85% ankietowanych RPG lubi, zaś niemal 1/3 ankietowanych zadeklarowała, że to ich ulubiony gatunek. Więc nieźle. Odpowiedzi na pytania związane z grami RPG będą w większości udzielać osoby, które te gry lubią i pewnie dużo w nie grają. Moją odpowiedzią w tym pytaniu byłaby piątka, bo RPG lubię, ale lubię też dużo innych gier. Czas na pierwszą kategorię pytań związanych z kreacją postaci. A więc na pytanie, czy wygląd postaci jest dla ciebie istotny, zaledwie 13% z was odpowiedziało, że nie, z czego tylko 2% nie poświęca temu żadnej uwagi.
drogi. Dla 70% ankietowanych jest to jednak kwestia istotna, z czego dla 23% wręcz najważniejsza. Jednak, co ciekawe, najwięcej osób wskazało na osi odpowiedź 5, czyli zaraz za neutralną, co oznacza, że dla typowego gracza wygląd jest ważny, no ale bez przesady. Ja odpowiedziałbym w tym pytaniu typowo, wybierając na osi 5. Lubię, gdy postać wygląda estetycznie, ale nie jest to dla mnie jakaś szczególnie istotna kwestia i po jakimś czasie zupełnie o tym zapominam. Wyniki z pierwszego pytania pokrywają się z odpowiedziami w kolejnym, o to jak dużo czasu poświęcasz na stworzenie swojej postaci w kreatorze. 2,6% graczy nie marnuje tam otóż ani chwili, klikając zapewne dalej, dalej, dalej i grając w efekcie białym brunetem średniego wzrostu, czy coś. Za to pokaźna grupa graczy, 27%, zmienia w kreatorze zaledwie parę opcji. Najwięcej osób, bo niemal dokładnie połowa, coś tam w kreatorze grzebie, co zajmuje im kilkanaście minut, a tylko 20% jest w stanie zasiedzieć się podczas tworzenia postaci na dłużej, by osiągnąć idealny efekt. Czyli tak jak już ustaliliśmy, dla typowego gracza wygląd jest ważny, no ale bez przesady. Ja sam zmieniam z reguły tylko parę opcji, jak płeć, fryzura czy budowa ciała, ale znam jednego takiego świra, który przy dobrym kreatorze potrafi spędzić lekko godzinę. Albo i więcej. Oczywiście mowa o smoku. No i docieramy do jednego z tych pytań, w którym szczególnie ciekaw byłem waszych odpowiedzi. Bo jak już wcześniej zaznaczyłem, zawsze gdy jest to możliwe, staram się, by moje postacie były choć trochę do mnie podobne, co z reguły ogranicza się tylko do łysej glacy i jakiegoś wąsa. Zawsze się jednak zastanawiałem, czy jestem pod tym względem wyjątkiem? No i cóż, okazuje się, że tak. Jedynie 10% z was zawsze upodabnia swoje postacie do siebie, za to już aż 43% zdarza się to robić czasami. Niemal połowa jednak nie decyduje się na to nigdy i w sumie trudno się temu dziwić. Gry są po to, żeby można było być kim się chce, więc jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie ma włosów, to w grze może i mieć. I fajno. Co ciekawe, choć typowy gracz nie jest specjalnie przywiązany do swojego prawdziwego wyglądu, to już zdecydowanie jego płeć jest dla niego ważna. Na pytanie, czy płeć twojej postaci pokrywa się z twoją płcią, aż 56% osób odpowiedziało, że tak, 31%, że czasami się pokrywa, a tylko 12% ankietowanych odpowiedziało stanowczo nie. Ja jestem w tej grupie, która niemal zawsze tworzy postać zgodną z moją płcią, z przyczyn dość banalnych. Wątków romansowych. Tak się składa, że lubię randkować w grach i lubię czuć, że te romanse dotyczą mnie osobiście. Ktoś też tak ma? Kolejne pytanie, na które odpowiedzi byłem ciekaw. Czy zdarza ci się grać dziwacznie lub śmiesznie wyglądającym postacią? Bo cóż, mnie nie zdarza się to nigdy, a to dlatego, że z reguły traktuję gry poważnie. To znaczy, chcę się maksymalnie wczuć i wejść w świat. Podobnie musi myśleć aż 58% z was, którzy też nigdy takimi postaciami nie grają. 21% graczy czasami się to jednak zdarza, a 19% zadeklarowało, że tylko wtedy, gdy przechodzi grę po raz kolejny. Ma to sens. Potem, gdy już poznało się historię na poważnie, można sobie pośmieszkować. Czy tylko mnie nie dziwi, że tylko 1% graczy zadeklarowało, że zawsze gra dziwacznymi postaciami? Inspiracją dla tego pytania były dla mnie wyniki opublikowane przez Larian Studios i właśnie z powodu tych wyników dałem tylko dwie możliwe odpowiedzi. I jak się okazało, miałem słuszność, bo ponad połowa z was zadeklarowała, że gdy gra daje możliwość wyboru rasy, zazwyczaj i tak gra człowiekiem. Klasycznie. Cóż, to na pewno kolejna rzecz, która pomaga utożsamić się skierowaną przez siebie postacią, choć akurat ja, gdy tylko mogę, wybieram krasnoludów lub niziołków. Wyniki w tym pytaniu pokrywają się też z wnioskami, do jakich dawno temu doszło Riot Games. Otóż w League of Legends także największą popularnością cieszą się postacie humanoidalne, zaś te nieludzkie są wybierane dużo, dużo rzadziej. Niezależnie od tego, jak ciekawe lub potężne są ich umiejętności. Ludzie po prostu lubią grać ładnymi ludźmi. Proste. No dobra, ale prawie druga połowa ankietowanych odpowiedziała, że gra jednak innymi rasami. A ponieważ tych w grach jest całe mnóstwo, uznałem, że to pytanie pozostawię otwarte. Co ciekawe, choć było ono opcjonalne, liczba udzielonych w nim odpowiedzi niemal idealnie pokrywa się z liczbą osób, która w poprzednim pytaniu zadeklarowała, że nie gra ludźmi. Największą popularnością pośród fanów nieludzi cieszą się otóż elfy. Te rasy wpisało aż 437 osób, z czego aż 64 zaznaczyło, że chodzi o mroczne elfy. Następne w kolejności były krasnoludy, 164, a kolejne ku mojemu zdziwieniu byli Khajiitowie, czyli kocia rasa znana wyłącznie z serii The Elder Scrolls, bo te rasę wpisały 94 osoby. Tuż za nimi uplasowali się orkowie, 70, demony 34, jaszczurowaci 33, nieumarli 25 oraz niziołki 6. Pojedyncze osoby wskazały natomiast gnomy, gobliny, rasy pandowate, psowate czy insektoidalne. Aha, w tym pytaniu liczby mogą wam się nie zgadzać, bo wiele osób wpisało więcej niż jedną ulubioną rasę. Czas na pytanie dotyczące imion waszych postaci.
Niemal 37% osób zadeklarowało, że zazwyczaj nazywa postaci swoją ksywką. I ja też tak robię, więc zawsze i wszędzie mam grajowych. 34% wybiera imię tak, by pasowało do klimatu gry, a prawie 1/5 zawsze nazywa postacie inaczej, pod wpływem chwili. Tylko 4% graczy natomiast decyduje się z reguły na śmieszne imiona, co wpisuje się w trend traktowania gier na poważnie. Ciekawe jest to, że tylko 5% nazywa swoje postacie swoim imieniem, choć zdawałoby się, że to świetny sposób, żeby jeszcze bardziej wczuć się w klimat. Ktoś ma pomysł, czemu tak jest? Skoro było pytanie o imię postaci, to dałem wam też szansę pochwalić się tymi, których używacie zazwyczaj i rzecz jasna, było to pytanie opcjonalne. Jak można się było spodziewać, nie znalazłem w waszych odpowiedziach absolutnie żadnej prawidłowości i ku mojemu zdziwieniu, nawet Geralt pojawił się tylko 2 razy, choć sądziłem, że więcej osób będzie miało do tego imienia sentyment. W oczy rzuciło mi się natomiast parę ksywek, w tym takie jak mega super władca demonów i innych aniołów piekieł, ale tylko wtedy, gdy gra sam, albo nie gra w tę grę za często. Dziodzio, szanuję, łysy zmiechowic i cyberpunk. Tak opóźniony! Tak, wiem, że to ostatnie to ściema, ale skoro dostałem już szansę na to, żeby w tym odcinku to powiedzieć, to nie mogłem z niej nie skorzystać. Tyle było pytań o tworzenie postaci, że w końcu musiałem zapytać, czy w ogóle lubicie je tworzyć, czy też może wolicie grać postacią przygotowaną przez twórców, jak na przykład Geraltem Wiedźminie. No i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że aż 30% z was woli grać gotową postacią z ustalonym wyglądem i napisanym charakterem. Dla 41% ankietowanych jest to obojętne i tylko 28% z was preferuje postać stworzoną od zera. Przyznam, te wyniki są dla mnie intrygujące, bo zawsze sądziłem, że jednak większość graczy woli stworzyć swoją postać. W końcu z jakiegoś powodu tyle RPGów daje taką możliwość. Ja wolę swoje postacie tworzyć, ale lubię też grać gotowymi, więc pewnie odpowiedziałbym, że nie ma to dla mnie aż tak wielkiego znaczenia. Ostatnie pytanie związane z tworzeniem postaci jest z nieco innej beczki, bo dodane w ostatniej chwili, ale myślę, że jest równie ciekawe. Jaki jest twój ulubiony archetyp postaci? I szczerze mówiąc, mniej więcej takich odpowiedzi się spodziewałem. 39% z was zazwyczaj wybiera wojownika. Wiadomo, fajnie powalczyć. 29% maga. Czarowanie też jest spoko. 20% złodzieja. Ze skradaniem jest już nieco zachodu. I tylko 10% dyplomatę. Niska popularność tego ostatniego w ogóle mnie nie dziwi, bo w końcu gra taką postacią jest dużo mniej emocjonująca niż wojownikiem, aczkolwiek osobiście preferuję właśnie bardów i dyplomatów. No dobra, czas na drugą część ankiety, czyli decyzje i charakter postaci. W pierwszym, bodaj najważniejszym pytaniu zapytałem was, w jaki sposób odgrywacie swoje postacie. Bo na przykład ja nigdy się specjalnie nie wysilam i po prostu jestem w grach sobą, podejmując takie decyzje, jakie ja podjąłbym w określonej sytuacji. I okazuje się, że aż 50% z was ma dokładnie tak samo jak ja. Ktoś powiedziałby, że to mało finezyjne podejście do sprawy, ale hej, ja właśnie po to gram w RPG, żebym mógł poczuć, że to ja jestem w tych wszystkich przedziwnych światach. Zgoła inne podejście ma jednak 26% z was, którzy wolą odgrywać postacie o wybranych przez siebie charakterach. 13% stara się, by ich postacie pasowały do klimatu gry i tylko 8,7% graczy podejmuje w grach decyzje, kierując się wyłącznie wyrachowaniem, kompletnie nie zaprzątając sobie głowy odgrywaniem postaci. W kolejnym pytaniu zapytałem was, czy podejmujecie moralnie złe czy dobre decyzje i w sumie to znowu mnie zaskoczyliście. Mimo całej gadki o tym, jak to gry powodują przemoc i w ogóle są złe, okazuje się, że zaledwie niecałe 9% graczy wykorzystuje możliwość wcielania się w złą postać, z czego tylko 1,4% jest naprawdę bezgranicznie zła. 23% deklaruje neutralność, ale aż 68% kroczy jasną stroną mocy. Co ciekawe, najwięcej osób wskazało na osi 6, co osobiście interpretuję jako pozostawienie sobie furtki do świata mroku. No wiecie, na zasadzie zawsze jestem dobry i szlachetny, ale raz na jakiś czas, gdy ktoś nie chce mi po dobroci dać jakiegoś naprawdę fajnego przedmiotu, mogę w drodze wyjątku porąbać kogoś na kawałki i przywłaszczyć sobie jego własność. Przyznajcie się, jak jest. Następne pytanie pierwotnie miało brzmieć, czy problemy rozwiązujesz raczej siłowo czy dyplomatycznie, ale uznałem, że zbyt zawęża ono problem. Zamiast tego zapytałem więc, czy raczej jesteście nieugięci, czy skłonni do kompromisów, i większość z was, bo 28%, wybrało odpowiedź na środku osi, co odczytuję jako pragmatyczną elastyczność. Spośród tych, którzy zadeklarowali którąś ze stron, tylko 21% jest raczej nieugięta, z czego tylko ułamek bez względu na wszystko, zaś dokładnie połowa jest gotowa do kompromisu, z czego 8% jest tego naprawdę pewna. Wynika z tego, że większość graczy jest skłonna przyjąć mniejszą zapłatę za questa, spełnić dodatkowe prośby napotkanych postaci i po prostu zgodzić się na ustępstwa, by uniknąć użycia siły. Jeżeli chodzi o śmieszkowanie, to podzieliliście się na 2 niemal dokładnie równe obozy. 35,4% z was prowadzi postać raczej dowcipną, zaś 36,4% raczej poważną. Więcej osób zadeklarowało jednak skrajnie poważne podejście, bo 9,4%, niż skrajnie śmieszne, 6,2%. Co dowodzi, że z grami nie ma żartów. Najwięcej osób natomiast wskazało środkową odpowiedź, sugerującą, że czasami żartuje, a czasami nie. W zależności od sytuacji i jak w życiu.
W tym miejscu pozwoliłem sobie na kolejne opcjonalne pytanie, na które odpowiedzi udzieliły dokładnie 702 osoby. Jak opisalibyście krótko wasze postacie? Większość udzielonych to odpowiedzi pokrywała się z wynikami w poprzednich pytaniach, ale kilka z nich przykuło moją uwagę. Na przykład: zależnie od klasy, łowiorem idę bez kompromisów, nie znęcam się nad słabszymi, ale nie mam też dla nich litości. Wszystko albo nic, honorowy i nieugięty. Łotrzykiem liczy się tylko realizacja celu, nieważne jakim kosztem, umysł jak żyleta, niepozorny i niewidoczny. Spróbuj wejść mi w drogę, a wpadniesz w zamieć noży. Nie biorę jeńców. Bezduszna, bezwzględna, bez oznak sumienia, nieugięta i bezrefleksyjna, docna zła i nie przejmująca się czynionym złem. Charyzmatyczny detektyw z filmów noir, korzystający z moralnie wątpliwych metod, kradzież, łamania itd. w dobrej sprawie. Dbające o swoich towarzyszy, czułe, pomocne, brutalne wobec antagonistów, bezlitosne, gotowe oddać życie za lepsze jutro. Inteligentny, wyrachowany, femme fatale. Wolę rozwiązywać konflikty przy pomocy sprytu i dyplomacji, a nie miecza. Najczęściej są wojowniczymi dyplomatami. Jeżeli da się przegadać wroga, to okej. Jeżeli nie, broń idzie w ruch. No i oczywiście nie mogło zabraknąć sarkastycznych postaci, takich jak sarkastyczny brutal, sarkastyczny dyplomata o dobrym sercu, sarkastyczny gnojek nie liczący się z innymi, sarkastyczny łucznik, sarkastyczny śmieszek, sarkastyczny, ale miły dla swoich kumpli chłopak sąsiedztwa, sarkastyczny, zblazowany typ zazwyczaj działający na swoją korzyść, ale uczciwy i mający ogólnie serce po właściwej stronie, sarkastyczny, empatyczny. Ostatnie otwarte pytanie dotyczyło rzeczy, których nigdy nie robicie i być może przez to, że nieopatrznie zasugerowałem wam odpowiedź, a być może dlatego, że tak właśnie jest, większość odpowiedzi była podobna. Raczej nie zabijacie niewinnych, ale i nie pomagacie nikomu za darmo. Ja też nie zabijam niewinnych, ale jestem jeleniem, więc często zdarza mi się pomagać za darmo. Tak już mam. Żal mi tych NPC-ów, no. Następne pytanie to jedno z tych, na które odpowiedzi byłem niezwykle ciekaw. Sam nigdy bowiem nie wczytuję gry, niezależnie od tego, jak bolesne będą konsekwencje niektórych moich decyzji, no i byłem ciekaw, jak to jest u was. Otóż mój pogląd podziela tylko 20,8% ankietowanych. Wszyscy inni sejwy wczytują, acz 58% tylko wtedy, gdy sprawy przybiorą naprawdę zły obrót. 11,5% po to, by przejść grę w idealny sposób, a 9,6% by poznać wszystkie możliwe opcje i konsekwencje. Do tej ostatniej grupy zalicza się oczywiście Smok, która między innymi właśnie dlatego przechodzi gry tak długo. No właśnie, ale jak długo zastanawiacie się przed podjęciem ważnych decyzji? Oczywiście, jeżeli tylko gra na to pozwala. Otóż okazuje się, że tylko 26% z was z reguły zastanawia się nad tym od kilku do kilkunastu minut, podczas gdy aż 57% robi to tylko czasami, a prawie 16% niemal nigdy, najwyraźniej wychodząc z założenia, że najlepsze są spontaniczne decyzje. Jolo i do przodu. Ja często, gęsto i długo zastanawiam się, jaką decyzję podjąć, a to z tej prostej przyczyny, że uważam je za nieodwracalne. No, to czas na ostatnią i przy okazji najkrótszą część ankiety, dotyczącą sposobu przechodzenia gier tak ogólnie. I już od samego początku czekają nas ciekawe wyniki. Otóż okazuje się, że większość graczy zazwyczaj kończy wątek główny gry, bo aż 92%, choć zaledwie połowa z tej grupy robi to zawsze. 6,5% z was przyznaje, że wątek główny kończy czasami, acz nie jest on dla was szczególnie istotny, to pewnie fani Skyrima, zaś tylko 1,5% raczej nie dociera do napisów końcowych. To już na pewno fani Skyrima. A wyniki te są tak ciekawe, bo nijak nie pokrywają się z danymi z PlayStation i Steama, według których średnio tylko 20% graczy ukończyło takiego choćby Wiedźmina 3. No chyba, że Wiedźmin 3 jest wyjątkową grą, której ludzie po prostu nie kończą. Jest tak? I kolejne ciekawe wyniki. Otóż znowu podzieliliście się na dwa niemal równe obozy. 45% ankietowanych deklaruje, że zalicza każdy możliwy quest, a niemal 52%, że poza głównym wątkiem robi tylko to, co akurat się napatoczy. Ja też tak mam, więc zawsze gdy kończę duże RPGi, zostaje mi jeszcze mnóstwo nieodkrytej zawartości i zawsze sobie powtarzam, że to na kolejny raz, które zazwyczaj nigdy nie następuje. Wiedźmina 3 dotąd jeszcze po raz drugi nie odpaliłem. No i ostatnia grupa. 2,6% z was przechodzi wyłącznie główny wątek, pomijając większość zadań pobocznych. A czy zdarza wam się przechodzić gry ponownie, by poznać pozostałe zakończenia? Tylko 6% z was odpowiedziało, że zawsze. Aż 54% robi to czasami, pewnie w przypadku tych najlepszych gier, jednak aż 33,2% ogląda sobie pozostałe zakończenia od choćby na YouTubie. Wygodnie. Co do mnie, to z reguły ani nie przechodzę gier po raz drugi, ani nie interesują mnie pozostałe zakończenia. Liczy się tylko moja jednorazowa historia. No i ostatnie pytanie. Jakie właściwości ekwipunku są dla was ważniejsze? Wygląd czy statystyki? Mimo popularności hasła Fashion Source, tylko 4,8% ankietowanych patrzy wyłącznie na wygląd, a w sumie niewiele ponad 1/5 przedkłada go nad statystyki. 19% szuka czegoś, co zarówno fajnie wygląda, jak i dobrze bije, ale jednak zdecydowana większość uważa, że ważniejsze są liczby, bo aż 60%. Z czego ponad 1/3 uważa, że liczą się wyłącznie one. Pragmatycznie, nawet jeżeli czasami oznacza to, że chodzi się w jakichś zupełnych łachach, bo mają fajne liczby. No to przyjrzeliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania i przyznam wam, zajęło to więcej czasu niż myślałem.
ale teraz już wiemy, jak wygląda postać typowego gracza. To dobry i uczynny człowiek. Zaznaczam, człowiek, któremu z rzadka zdarza się zbłądzić. Preferuje walkę w zwarciu, ale nie dąży do niej za wszelką cenę. Nie przywiązuje szczególnej wagi do swojego wyglądu, bo tak ogólnie ponad estetykę stawia pragmatyzm. I taki właśnie jest ten bohater typowego gracza. Hej, właśnie, bo żeby zwiększyć wiarygodność tej ankiety, zorganizowałem jeszcze grupę kontrolną, w której skład weszli członkowie zagranikowego Discorda. Na dokładnie te same pytania, co w głównej ankiecie, odpowiedziało więc 114 członków naszej społeczności i w większości ich odpowiedzi pokrywały się z odpowiedziami pozostałych widzów, co tylko dowodzi, że w większości odpowiadając nie robiliście sobie jaj. Widoczne różnice wystąpiły tylko w przypadku kilku pytań. I tak na przykład aż o połowę mniej osób z Discorda woli grać przygotowanymi przez twórców postaciami, bo tylko 14% wobec 30%. Inny jest też ulubiony archetyp postaci, którym jest Mac, z 38% wobec 33% osób, które wybrały wojownika. W głównej ankiecie było to 29% w przypadku maga i 39% w przypadku wojownika. W przypadku członków Discorda prawie dwa razy więcej osób woli też odgrywać określony charakter postaci, zamiast podejmować decyzje w zgodzie z własnym charakterem, są oni też bardziej neutralni i skłonni do śmieszkowania. Jeżeli w przyszłości wy też chcecie znaleźć się w grupie kontrolnej, zapraszam na naszego Discorda. Link macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie jednak, że zanim będziecie mogli się na nim udzielać, będziecie musieli przeczytać i zaakceptować regulamin. No, to koniecznie dajcie znać, co myślicie o takim formacie. Czy chcielibyście więcej takich ankiet i analiz i czy odpowiada wam długość takich materiałów, bo kurczę, coś mi się wydaje, że chyba jednak ciut przesadziłem. W każdym razie, jeżeli wam się podoba, to na sprawdzenie czeka jeszcze masa innych szalenie interesujących kwestii. Od choćby, jak typowy gracz przechodził cyberpunka. Jakie stosował metody, jakie wybrał zakończenie, czy dogadywał się z żoną Silverhandem i co najważniejsze, z kim wolał romansować. Jeżeli uważacie, że to może być ciekawe, no to koniecznie piszcie w komentarzach, zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, żeby dotarł do jak największej liczby widzów i koniecznie zostawcie suba, no bo bez tego możecie przegapić nowości na zagrajniku. No i cóż, trzymajcie się!